to opiszę tam. No ale to raczej spokojnie. Myślę, że najłatwiejszy do tej pory, jaki jechaliśmy. Nie było zbyt zawrotnego tempa, teren całkowicie płaski. Runda na koniec też niezbyt skomplikowana. Myślę, że bardziej bezpieczna jak te poprzednie. Sam finisz jedynie chaotyczny, ostatni kilometr był szybki. Trzeba było mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia i aby znaleźć odpowiedni tor, żeby nikt po prostu nie przeszkodził ci w zafiniszowaniu. No jednak okazało się to dosyć ciężkim zadaniem. Ja w zasadzie jestem troszkę rozczarowany swoim występem. Liczyłem dzisiaj na dużo wyższe miejsce. No ale muszę po prostu przyjąć to, co jest. Też plan był taki, żeby wysłać Michała z podjazd? Plan był taki, że albo Michał, albo Kamil dzisiaj muszą być w odjeździe. Bardziej pasowała nam opcja z Kamilem, ponieważ chcieliśmy walczyć o koszulkę punktową. No jednak się nie udało, bo po prostu w kontrze pojechał Michał, który bronił koszulki górala. Zdobył też ten punkt na premii górskiej. No i mają dalej. No niestety chyba koszulka punktowa troszeczkę nam odjechała, ale na pewno się nie będziemy jeszcze poddawać. Są jeszcze kilka etapów, na których są do zdobycia punkty. No i będziemy o tą koszulkę na pewno walczyć. Dzisiaj Piotr Wadecki jest w przeglądzie sportowym z Piotrem Wadeckim. Mówi, że tutaj jesteście takimi troszeczkę wybrańcami, macie okazję się pokazać, wiadomo, przed czym. To też jakaś dodatkowa presja jest dla ciebie? Nie, znaczy nie była presja, właśnie dlatego byłem mocno zmotywowany, bardzo chciałem tutaj powalczyć o jak najlepsze miejsce na finiszu, no ze względu choćby na to, że nasza ekipa awansuje w przyszłym roku o poziom wyżej do grup World Tourowych, no i na pewno każdy z nas ma szansę się na nie załapać. I taki wyścig na pewno, jeśli się tutaj osiągnie dobry wynik, na pewno tutaj pomoże to, aby dostać uwzględniony w składzie na przyszły sezon. No i na pewno każdy z nas jest tutaj troszkę bardziej zmotywowany niż normalnie i na pewno nam to pomaga, nie przeszkadza. A z tobą szefostwo już rozmawiało o przyszłym kontrakcie? No jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Jest jeszcze dopiero praktycznie po początek sierpnia, więc jeszcze jest na to trochę czasu, jeszcze parę wyścigów w tym roku mamy, aby coś udowodnić sobie i szefostwu, i żeby przychylnie na nas popatrzyli.